Witajcie, detailingowy dziadzia, FX Protect, zabezpieczenie do skórki. Od czego by tu zacząć? Zacznę od tego, że film będzie krótki i szybki, no. Nie da się ukryć. Zapach perfum. Bardziej tutaj to przypomina dressing, niż tak, żeby to służyć do skóry. Ewidentnie osadza się coś białego, tak dziwnie.
Teraz tak, jeżeli chodzi o wykończenie, bo widziałeś na skórze w Mańku i to tak szybko skończyłem, bo tam poślizg naprawdę niesamowity, znaczy niesamowity, no duży poślizg. I tak jakby trochę w połysk, dokładnie. I później skoczyłem na kierownicę, gdzie testuję tam wiadomo kremik, nie wiem czy film już był, pewnie był, do renowacji skóry, czyli do takiego można powiedzieć oszukania, do przetarć, żeby zafarbować, przykryć troszeczkę i jest całkiem nieźle. I położyłem później, tam testowałem, to będzie chyba czwarty produkt. I jeżeli chodzi o zabezpieczenie, ten produkt zdecydowanie jest zabezpieczeniem niż, można powiedzieć, jakby to nazwać, konserwującym o skórę. Nawilżacz, o, niż nawilżeniem, odżywieniem skóry. Nie ma opcji. W ogóle nie czuję wchłaniania w skórę. Zdecydowanie to tworzy taką jakby powłokę zewnętrzną, niestety śliską i troszeczkę właśnie idącą w połysk. To nie moja bajka. Na kierownicy z tych wszystkich produktów, raz, dwa, trzy, to tutaj tak, czułem najlepsze, raczej najlepsze, zaraz po Top Life'ie takie zabezpieczenie właśnie, zabezpieczenie. Że rzeczywiście jest tam jakaś bariera ochronna, jakaś powłoka. I tu pod tym względem jakbyś chciał sobie właśnie coś w stylu takiej powłoki, można powiedzieć, żeby odseparować tą skórę, kurczę, od tłustych dłoni, sprawdzi się fajnie na kierownicy, na siedlisku również, nie? Czy będzie to chronić od przebarwień z jeansów? Na pewno nie, to nie ma tematu. Kolejna rzecz, produktu, jak zarzucisz za dużo i zostawisz, w niektórych miejscach będzie go więcej, zostawić ciemne place. Więc tutaj musisz się postarać, żeby albo go dotrzeć, albo rozłożyć go równo. Oczywiście, te place na siedlisku badałem, po jakimś dłuższym używaniu, po jakimś tygodniu, one schodzą, bo to wiadomo, przecierasz spodniami, ubraniem i to znika. Ale tu musisz zwrócić uwagę na to, że jak zostawisz go w jednym miejscu więcej i nie dotrzesz, jak on odparuje, zostanie ci grubszy mas, taki przyciemnienie, na to też trzeba zwrócić uwagę. Mnie produkt nie kupił. Nie kupił mnie z tego względu, że tak, no nie jak, bardziej mi on pasuje jako dressing. Pomimo, że rzeczywiście i ten zapach, no nie jest przyjemny. Taki kurczę, za słodki, za bardzo perfumowy. Pomimo, że rzeczywiście robi taką barierę ochronną dla skórki. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! O, spadło, poleciało, rozbiło się, wylało.